Dzień dobry, czas na kolejną konferencję reprezentacji Polski. Dziś będzie na niej Karol Linette, a u nas w studiu jest Bartek Glen. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry, przesiadam, witam. Zeszło już to wszystko po meczu Polska-Słowacja, czy cały czas siedzi w tobie to głębokie rozczarowanie? No siedzi, no nie ukrywam, że gonitwa myśli mi towarzyszy w sumie co jakiś czas i się zastanawiam, dlaczego taka, a nie inaczej, skąd taka naiwna postawa w meczu ze Słowakami i no w jedynym meczu Euro, na którym jesteśmy faworytem, dajemy plamę, to co będzie dalej? I to jest problem, natomiast jak spojrzymy na to wszystko, jak to wyglądało, to praktycznie nic nas nie zaskoczyło i trudno powiedzieć, żeby Słowacy nas zaskoczyli, bo praktycznie zrobili to, czego się spodziewaliśmy. Strzelili po stałym fragmencie, do tego popełnialiśmy indywidualne błędy, ale cały czas mówiliśmy, tego się musimy wystrzegać. Ostatecznie w ten sam sposób tracimy bramki i w ten sam sposób gramy. Dużo takiego groteskowego futbolu czy zachowań było w tym meczu. Ja byłem u was kilka dni temu, Michał Pol prowadził program, Piotr Nowak był gościem i no tak sobie żartowaliśmy, że w sumie te stałe fragmenty to nie ma się czego obawiać, bo tam ewentualnie tego Skriniara trzeba gdzieś tam pokryć, dziubnąć, zaczepić i wybić mu szansę bramkową z głowy, natomiast no, spada mu piłka pod nogę, kryje go, prawda, człowiek, którego nie zakładaliśmy, że będzie go krył, Kamil Jóźwiak. Robimy chyba potrójny blok, jeśli dobrze pamiętam. Tam, no, tam wyskoczył chyba Kamil Glik, Krycha i nie wiem, czy nie Jóźwiak. A piłeczka przechodzi i Wojtek Szczęsny jest bezradny. No, ten pierwszy gol też. Mamy dwóch gości na jednego. Są sytuacje w meczu, tak sobie myślę, wiesz, że trenera nie ma co obwiniać. Jak patrzę na tego pierwszego gola, którego straciliśmy, to ja tam nie mam zarzutów do Paulo Sousy. No bo a ja jest, mam szczerze. Jest skrzydłowy i boczny obrońca, czy wahadłowy i powiedzmy tam boczny stoper. I oni pozwalają na taki taniec z piłką rywalowi. Jeszcze jakiś chyba taki pierwiastek, nie wiem, czy nieszczęścia, pecha, jakiegoś fatum, że ten Kamil Glik tym dużym palcem myli Wojtka Szczęsnego i ta piłka przechodzi. A ja mam akurat trochę tutaj wątpliwości, czy nie było tam winy Paulo Sousy. Z kilku względów. Po pierwsze, że masz tam sytuację 2-1. Mhm. Początkowo przy maku był Kamil Jóźwiak, który od początku wiedzieliśmy, że jest to zawodnik, który ma ogromne problemy w grze defensywnej i pomimo, że u Jurka Brzęczka kilka takich było sytuacji, że rzeczywiście nie wyglądał najgorzej w defensywie Kamil Jóźwiak, no to jednak to jest jego problem i tam odpuścił i nie pomógł Bereszyński. Do tego nie było też takiego przesunięcia, bo zwróć uwagę, ile tam było miejsca między Beresiem a Glikiem. Nie zaasekurował tej wolnej przestrzeni Grzesiek Krychowiak, nie zszedł też z całym blokiem obronnym Kamil Gliki. Tutaj też widzę kolejny problem, jeżeli chodzi o Paulo Sousę, że to, co też mówiliśmy na poprzedniej konferencji, dla mnie zupełnie nie pasuje do nas ten styl gry. Szukał takiego swojego stylu, wprowadzenia swojego pomysłu Paulo Sousa, ale trochę na siłę, bo jednak my nie mamy do tego wykonawców. Wiesz co, wypadałoby zacytować teraz Jerzego Kryszaka przed mundialem, chyba w 2006, jak pan Jerzy powiedział, ja nas nie widzę na tych mistrzostwach, kiedy prowadził nas Paweł Janas, to ja nas teraz też tak niespecjalnie widzę po tym meczu. Ty bardzo drobiazgowo podszedłeś do sprawy. No, ja na futbol czasami patrzę w taki prosty sposób, że jak jest jeden gość z piłką przy nodze, powiedzmy te 5-7 metrów od pola karnego, od narożnika pola karnego, i przeciwko sobie ma dwie postaci, no to oni muszą go wyhamować. Muszą nie pozwolić mu wejść w szesnastkę. Wystarczyło go złapać, poszarpać, coś tam dorzucić jeszcze od siebie i tyle. No przecież Słowacy nie mieli jakichś wielu błyskotliwych zagrań czy akcji w tym meczu. A mimo wszystko my dajemy sobie wejść na głowę, czy gdzieś tam przeskoczyć nad sobą i wcisnąć dwa takie dziwne strzały. Nie wydaje ci się trochę, że Paulo Sousa to trochę taki Romeo Jozak, tylko że minimalnie przystojniejszy? No piękny był ten, nawet nie angielski, tylko amerykański Romeo Jozaka. Ja pamiętam, że wszyscy byliśmy pod wrażeniem początkowo. To rzeczywiście dlatego tak dobra analogia jest. Tak, no, jest urodzony mówcą. Taką erudycję ma wrodzoną Paulo Sousa, natomiast jak otworzymy tą piękną sakiewkę, prawda, która się mieni od brokatu, to w środku jest niewiele treści. I też wiesz co, często nawiązujemy do tego, że Paulo Sousa miał mało czasu, że nie jest łatwo przygotować drużyny na turniej. No przecież on wiedział, ile ma czasu, tak? Prezes Boniek też wiedział, jaka jest ścieżka do Euro. Miał świadomość Paulo Sousa, że nie wszystko uda mu się wypracować. No wywrócił trochę ten styl do góry nogami. Chociaż staraliśmy się zobaczyć nowe rozwiązania, chcieliśmy piłki ofensywnej, no, ale z tej piłki ofensywnej wyszedł nam futbol, w którym ciągle coś wpada.
Tak, a z drugiej strony też jak rozmawialiśmy ostatnio, niektórzy byli zaskoczeni, że powiedziałem, że moim zdaniem tam nawet u Słowaków jest więcej jakości takiej czysto technicznej w grze jeden na jeden w dryblingu niż u nas w ofensywnych formacjach i to się chyba sprawdziło, no bo patrzysz na te pojedynki jeden na jeden, no to Haraslin wyglądał zdecydowanie lepiej niż nasi zawodnicy i też takiej jakości spokoju w rozegrania, przegrania z lewej na prawą było dużo więcej u Słowaków niż u nas. No, sprawdził się Słowakom ten wariant gry bez środkowego napastnika, ten Duda na szpicy, który przecież świetny mecz w Bundesligi. Tak, wie o co chodzi w tym systemie. Zna też trochę Polaków poprzez grę w Legii. Kucka jest takim mocnym, fizycznym gościem, który jak zobaczył, że mu Piotrek Zieliński parę razy kierunkowo ucieka, to tam go raz chyba walnął w plecy i też no, wysyłał takie sygnały, że tutaj w tej warstwie fizycznej też trzeba się umieć odnaleźć. I Hamsik dla mnie był takim, wiesz co, wielkim wygranym tego meczu. Dał drużynie taki, nie wiem, impuls lidera. Tak jak u nas oczekiwaliśmy, że Wojtek Szczęsny, że Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak odnajdą się w roli liderów, no to się nie wydarzyło. A u Hamsika, mimo że on w sumie to kopał sobie na treningu przez ostatnie miesiące piłkę, to wyglądał jak no, ten chłopak, który wychodzi, prawda, pod Wezuwiuszem, ma tych fanatycznych kibiców z Neapolu i umie sprostać oczekiwaniom. A też to, co mówisz, no przykre, że Robert Lewandowski, jak dobrze liczę i sobie przypominam, to ma 2 gole na wielkich turniejach, a jednak tych wielkich turniejów kilka było. No, też pamiętam taką sytuację z pierwszej połowy, trochę podpalił się na strzał, bo tam wychodził mu na dobrą, prostopadłą piłkę Piotrek Zieliński. No, mało było tej takiej jakości i takiego pociągnięcia zespołu od Roberta, bo też wiadomo, bronimy zawsze lewego, bo ma trudne sytuacje, ale no, tutaj jednak trzeba powiedzieć, że mało dał temu zespołowi. Wiesz co, ja bym nawet poszedł dalej w taką potoczną, powiedzmy, nowomowę, że mało było takiego kumpelstwa, że są środkowi pomocnicy, jest lewy i gramy ze sobą, po prostu dobrze się czujemy, tak? To o czym mówisz, początek meczu, niezłe wejście z naszej strony, naprawdę niezłe, uważam, że do tej 15 czy 13 minuty wyglądaliśmy obiecująco. Lewy dostaje 2 piłki. Nie pamiętam od kogo pierwsza, natomiast druga była chyba od Piotra Zielińskiego, jak tak, zgubił krycie Kucki. Tak, i wychodzi przodem do bramki rywala i już ma taką ciekawą pozycję na strzał, tak? I wali w rywala. W sumie tak mógł sobie to wyczyścić, mógł się zabrać do lewej nogi. No i druga sytuacja, też mógł podać do Zielińskiego. Tak, i teraz nie wiem, co się działo w głowie Roberta. No może taka myśl, że ja bardzo chcę tego pierwszego gola, że czuję się na tyle pewnie, że przełamie ten mur słowacki. Jakby trochę zapominał Robert, że są inni. No, coraz więcej mówimy o tym, że lewy jest troszkę sfrustrowany, prawda? Że taką złą energię czasami gdzieś tam budzi w sobie i zaraża nią pozostałych naszych kolegów. I takie miałem wrażenie, że Polakom zabrakło spokoju. Spokoju, cierpliwości. Słowacy wiedzieli, okej, niech Polacy sobie grają ten atak pozycyjny. Niech mają. I tak tego nie potrafią. Tak jest. I tak nie wyegzekwują z tego wielu sytuacji bramkowych. No, to trochę tak jak, wiesz co, Adaś, każdy, kto chodzi po Tatrach, czy zna trochę Tatry, to wie, jak wygląda sytuacja. No, po naszej polskiej stronie jest dużo takich ozdobników. Często Polak, jak wychodzi w góry, no to ma taki efektowny sprzęt, prawda, drogi, mimo że idzie drugi czy trzeci raz, no to zainwestował w siebie w dużo, żeby trochę tak, nie wiem, może pokazać się w tych Tatrach. A Słowak ubiera to, co ma, prawda, zje na śniadanko tam, powiedzmy, jakiś omlecik czy jakąś zupkę, w której jest dużo kiełbaski, no i chodzi sobie po tych szczytach, nie chwali się, nie robi jakiejś wielkiej dokumentacji na Facebooku. I ja tak widziałem trochę Słowaków w tym meczu. Skromnie, ale konsekwentnie i w efekcie zwycięsko. Tylko wiesz, z drugiej strony możemy patrzeć na te reprezentacje i ja też, mnie się wydaje, że to jest zespół o dużych możliwościach, ale z drugiej strony patrzysz na kluby, no to jednak nasi zawodnicy grają nie przez przypadek w tych wielkich klubach, a ostatecznie to, nie wiem, zawodnicy grający w Ferencvaroszu i innych tego typu zespołach są zdecydowanie lepsi i to tak jakościowo, piłkarsko, też taką inteligencją boiskową nas w tym meczu przewyższali. No to troszkę ruszasz temat tej prezencji tych wszystkich drużyn, które widzieliśmy w akcji do tej pory i my jesteśmy na szarym końcu. Nie wiem, czy ta nasza prezencja, ten wizerunek reprezentacji Polski w meczu ze Słowacją, to jak do tej pory najsłabsze wrażenie, takie najsmutniejsze tego Euro, ale na pewno przykre dla nas.
i nie zwiastujące niczego dobrego, też w takiej opinii mi się fachowców, ekspertów z innych krajów. No jesteśmy dużym rozczarowaniem. Też zobacz, skąd się to bierze. No przecież ci nasi zawodnicy naprawdę grają w czołowych klubach, czy Premier League, czy Serie A ostatecznie. Naprawdę gdzieś przepadamy i to w takich elementach podstawowych. Zespół, chyba to jest to kluczowe słowo, że jak wychodzisz na boisko, no to musisz odnaleźć taką kompozycję, w której każdy będzie czuł się swobodnie. A my jesteśmy dalej wrażliwi w defensywie, dalej nerwowi w rozegraniu piłki, dalej nieskuteczni, bo też mieliśmy swoje sytuacje i tam były widoki na to, żeby ten mecz choćby zremisować. Natomiast na dużych turniejach liczą się konkrety i tu pięknie nam się kłania ten mecz wczorajszy, mecz dnia i pewnie też najbardziej chyba taktyczny taki pojedynek tych mistrzostw tego Euro, czyli Niemcy kontra Francja, gdzie Francuzi no, nie musieli mieć tej piłki przy nodze jakimiś długimi fragmentami, ale mieli tyle energii i tak dobrze opracowany szybki atak, że tym Niemcom cały czas dokuczali i ja myślę, że mogli wygrać śmiało wyżej, plus ten rzut karny, prawda, który powinien być niewątpliwie podyktowany. Na konferencji będzie dzisiaj Karol Linety, to żeby troszkę się wprowadzić do tej prawda? Rozmowy, no to powiedz, jak ty to wszystko odebrałeś, bo byliśmy w ogromnym szoku, jak zobaczyliśmy Karola w pierwszym składzie. Nie, no nie będę ukrywał, że ja też czułem się, jakbym dostał takim trochę gongiem po głowie, że ale jak? Że Karol w pierwszym składzie, no tak jak już tutaj kiedyś rozmawialiśmy, gdyby to był Karol z tego zgrupowania jeszcze Jerzego Brzęczka, z tych meczów sprzed kilkunastu miesięcy, no to okej. Okay. Natomiast tutaj w ogóle tego nie zakładałem. Kasper Kozłowski, ten chłopak chodził mi po głowie, że może on, ale spodziewałem się czterech środkowych pomocników, natomiast Modera, a nie Karola Linettego. I co zrobił Karol? No myślę, że zagrał swoje, zagrał na tyle, na ile umiał. Jeden plusik, bo dużo narzekamy, Adam, ale jeden plusik trzeba postawić. Akcja wielopodaniowa zakończona golem. No myślę, że Sousa chciałby więcej takich rzeczy widzieć i my też. Natomiast za to na pewno brawo dla Polaków, bo to była fajna, ciekawa, przemyślana akcja z takim ruchem w półprzestrzeniach, z wyjściem na pozycję. Może ten strzał lekko niechlujny, ale dla Karola duża zdobycz. No i jeżeli mówisz o plusach, to dla mnie chyba Mateusz Klik, bo mówimy o Piotrku Zielińskim, ale to był zawodnik moim zdaniem, który zagrał dobre pierwsze 10-15 minut, później zniknął w tym meczu. Karol okej, za gola, ale poza tym no jednak w tej grze sporo mi brakowało, a Mateusz Klik był tym zawodnikiem, który po pierwsze pociągnął tę akcję bramkową, po drugie jeszcze dał taką jedną piłkę w drugiej połowie tuż po bramce znowu do Karola Linettego i był chyba takim zawodnikiem, który najwięcej dawał w rozegraniu w środkowej strefie boiska. Tak, najpewniejszy punkt naszej reprezentacji, taki najbardziej, myślę, że tu można połączyć dwa słowa, efektowny i efektywny, bo od czasu do czasu z tym błyskiem, o którym mówisz, się odzywał. Widać, że to przygotowanie taktyczne, za które odpowiada Marcelo Bielsa, dużo dało, bardzo rozwinęło Mateusza Klicha i chyba z tego meczu wyciągnął tyle, ile się dało. Nie, no nie oczekiwałem więcej. To bardziej od Roberta Lewandowskiego spodziewałbym się jakichś takich dodatkowych ruchów czy atutów. Eurotop pisze na czacie, że Sousa bardziej pasuje do programu Top Model. No to już ojej. A nie ma jeszcze konferencji. Myślałem, że mamy konferencję, ale skoro nie ma konferencji, to oczywiście czekamy na wasze opinie na czacie. Możecie zadawać nam pytania. Na razie telefonów nie uruchamiamy, bo tu już miałem informację. Widziałem, że chyba konferencja jest odpalana, ale jednak jeszcze cały czas czekamy na ten sygnał z Sopotu. Bartek Grzegorz Krychowiak to był zawodnik, który na pewno zawiódł, ale żeby już o tym wszystkim nie rozmawiać, bo też było to tysiąc razy przewałkowane, to porozmawiajmy o tym, co będzie. I jak będzie? Nie mamy chyba dzisiaj powołanego zawodnika, który może jeden do jednego Grzegorza Krychowiaka zastąpić i zagrać na tej pozycji numer 6, no bo takiego typowego zawodnika na tę pozycję nie mamy. Rafał Augustyniak, który mógłby być takim graczem, powołany nie został. Mm-hmm. No myślę sobie, że trzeba wziąć przykład ze Szwedów, że trzeba tutaj się posłużyć troszkę tym, co zaproponowała reprezentacja Szwecji w meczu z Hiszpanią, bo wynik bezbramkowy to jest duża sprawa,
mimo że rywal tak często był przy piłce. I ta Szwecja, grająca na dwóch napastników, bo do tego pije, miała swoje szanse. Aleksander Isak, który ma za sobą bardzo dobry sezon ligowy, bo strzelił 17 goli dla Realu Sociedad. I strzelił też na Ramon Sanchez Pizjuan, czyli w Sewilli bramkę w trakcie sezonu ligowego. Wypracował, no myślę, dwie takie duże szanse bramkowe, bo on mógł mieć gola i powinien mieć asystę, ale co zrobił Berg, to już jest tajemnica pana Berga. I dlaczego nie? Dlaczego my nie mielibyśmy wyjść na Roberta Lewandowskiego i Kubę Świerczoka, trochę zrewidować swoje stanowisko, wycofać się z tych czterech ofensywnych czy środkowych pomocników, może nie ofensywnych, środkowych pomocników, bo każdy ma inne zadania. No tak, bez Grzegorza Krychowiaka. Może z Jakubem Moderem od początku, bo to był niezły impuls z ławki. No i to też jest na pewno zawodnik, który potrafi grać jako ta szóstka, bo kilka meczów na tej pozycji zagrał. Jurek Kowalski pyta nas, jak myślicie, co będzie lepsze, zaparkowanie autobusu na piątkę nominalnych obrońców i Dawidowicza jako defensywnego pomocnika. A tutaj akurat trzeba przyznać, że tak też podobno na treningach grywał na początku Paweł Dawidowicz. Może to jest jakaś opcja, chociaż podobno jest mocno zmęczony Paweł Dawidowicz po tym zgrupowaniu i w tych wynikach zmęczeniowych wygląda najgorzej. Nie wiem, czy Paulo Sousa zaryzykowałby aż tak, żeby zagrać Pawłem Dawidowiczem w pierwszym składzie, ale biorąc pod uwagę na przykład, nie wiem, Euro U21, gdzie graliśmy regularnie taką piątką z tyłu i na te dwie linie. Piątka obrońców, czwórka pomocników. Jak ty to widzisz? My musimy murować czy grać, tak jak powiedziałeś, na dwójkę napastników? No musimy dokuczać Hiszpanom. Myślę, że w ten sposób. Dlatego ja tego Świerczoka bym widział w takim stylu. Jeszcze kilka dni temu mówiłem, że Karol Świderski, ale wydaje mi się, że na taki mecz z Hiszpanami, gdzie będzie trzeba grać piłki gdzieś na dobieg, za linię obrony, to Jakub Świerczok może się w tym odnajdzie. No Hiszpanie mają świadomość, że poświęcą przy stałych fragmentach czy przy niektórych akcjach Robertowi Lewandowskiemu dwóch graczy. To może na kanwie tych wydarzeń znajdzie się jakaś sytuacja dla Jakuba Świerczoka. No tu trzeba, wiesz, no szukać, posiłkować się już różnymi, czasami jakimiś szalonymi wariantami. Ja już też nie chcę zgadywać, na kogo postawi Paulo Sousa, bo zazwyczaj nie trafiam i powiem szczerze, że gubię się w tym, co chce grać Paulo Sousa i jaki jest jego styl, bo on tak miksuje i jest tak nieprzewidywalny, że no niech zrobi po swojemu, aby mu się udało. Mamy też pytanie z czatu, jak zagramy z Hiszpanami, czy będzie zmiana bramkarza? No tutaj wydaje mi się, że tej zmiany nie będzie, tym bardziej, że dzisiaj rano informacja tak o kontuzji Fabiańskiego, pewnie jakieś 5-7 dni nie będzie gotowego do gry Łukasza Fabiańskiego, ale mimo wszystko wątpię, żeby Paulo Sousa, nawet gdyby był Łukasz Fabiański gotowy do gry i w pełni zdrowy, zaryzykowałby zmianę bramkarza, bo od początku jednak mówił, że Wojciech Szczęsny ma zaufanie i jest tym bramkarzem numer jeden. Zupełnie inny to będzie mecz dla Wojciecha Szczęsnego, bo tu będzie mógł się wykazać. Tu może stać się bohaterem, bo no umówmy się, Hiszpanie będą mieli sytuację, będą mieli ich, wydaje mi się, mnóstwo. Jest zły Luis Enrique, są źli Hiszpanie, sami piłkarze, Alvaro Morata za to, co wydarzyło się w meczu przeciwko Szwecji, bo oni powinni, no to spoko, może nie spokojnie, ale wygrać i mieli wystarczająco dużo sytuacji, żeby sięgnąć po 3 punkty. Dlatego no Hiszpania też jest pod pewną presją, ciśnieniem, że nie może sobie pozwolić na kolejny remis, bo ta sytuacja wówczas w grupie się lekko skomplikuje. Prędzej czy później im coś wpadnie, także Wojtek Szczęsny ma szansę na rehabilitację, bo tak chyba trzeba to nazwać, że no, oczekiwaliśmy, że przy tych kilku strzałach Słowaków to Wojtek jednak błyśnie. No, ma wystarczające walory, żeby nam niektóre mecze wybronić i tu się nie udało. Nie ma nadal konferencji. Podejrzewam, że trening się minimalnie przedłużył. No, miejmy nadzieję, że tam wszystkie warianty zostały przetestowane. Czat oczywiście nieprawdopodobnie jedzie Wojciecha Szczęsnego, ale z drugiej strony ja się nie dziwię, bo idzie ci taki przekaz po tych kilku turniejach, czy Euro 2012, czy Mistrzostwach Świata 2018, czy teraz po tej bramce, że nie pomaga i ludzie to widzą, a akurat no, to jest zobaczyć najprościej, bo jednak bramkarz to jest pozycja taka, powiedziałbym, bardzo namacalna, nawet dla takiego kibica, który piłkę ogląda tylko na wielkich turniejach. To nie trzeba daleko szukać, no, to znowu przywołujemy mecz Hiszpanów ze Szwecją i widzieliśmy, co robił Olsen w
bramce, prawda? Jakie trudne piłki bronił. Zresztą no nie tylko on, jeszcze kilku innych bramkarzy z tego turnieju byśmy mogli wyciągnąć. Tak jest. Więc dlaczego nie od Wojtka Szczęsnego, który jest, kurczę, jedynką w Juve, mamy spodziewać się no, interwencji, które trzymają Polskę w meczu. A tu taki strzał z ostrego kąta, no, są tacy, którzy twierdzą, że Wojtek do tego nogą powinien się zbierać. Ja nie chcę wchodzić w taki już, wiesz, kunszt bramkarski. Być może, ale to Rafał Gikiewicz też mówił w studiu, że on by próbował tam nogą, ale Rafałowi, powołany niestety tak, nie był. No, lubię Rafała spojrzenie, bo zawsze i ciekawie mówi i robi to bardzo błyskotliwie. Wojtek wybrał inaczej, czegoś mu tam zabrakło. I to w nim siedzi. No, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, że taki Wojtek Szczęsny, który jest zdystansowany, ma dużo luzu, znam jego poczucie humoru, ironię, jego się fajnie słuchał, zawsze ma coś do powiedzenia, no ale to musisz stać na nogi, złapać równowagę, no podnieść ten zespół, nie wiem, spotkać się z Lewym na kawie, obgadać to, że no słuchaj, tak dalej być nie może, no z tymi Hiszpanami, no to musimy zagrać, nie wiem, czy mecz życia. Ale dać Polakom jakiś pierwiastek optymizmu, no. Bo to są dwa, my ze Słowakami i na przykład zestawmy sobie tutaj na szybko teraz mecz Węgry-Portugalia. Do 85 minuty, może byliśmy trochę zaczarowani tą publiką w Budapeszcie, prawda? Bo to nie osłowiesz, każdy odbiór od wielu miesięcy, od razu była reakcja trybun, tak, to też ogień, inaczej to wszystko chodzi, odbierasz. Tak, pompowało to, kipiał ten stadion, to też niosło tych Węgrów, no i trzymali się, później coś pękło, dwa razy Cristiano Ronaldo i zostali z niczym, 0-3, to tak może nieładnie wygląda na planszy. Ale trochę heroizmu, trochę takiego bohaterstwa wśród Węgrów było i ja bym chciał to samo powiedzieć o Polakach po meczu z Hiszpanią. To samo, co ty mówił Piotr Nowak, bo zwróć uwagę, że tyle mówiło się o tej atmosferze, a tej atmosfery na boisku i takiego team spiritu widać nie było. Nie było i też nie wiem, czym Słowacy stresowali Polaków. No, Kamil Józiak, już powiedziałeś o tym, że on nie ma zachwycających zdolności defensywnych, a my to wiedzieliśmy. Natomiast ja rozumiem, że on wchodzi w pojedynek, że go nie wygrywa, że z tego idzie strata. Ale straty nie szły z przegranych pojedynków, z odwagi, tylko z gry zachowawczej, kiedy on piłkę wycofywał, prawda, do Grześka Krychowiaka. Obwiniamy dzisiaj Grześka, ale Grzesiek ratował sytuację. Z tego szła kontra dla Słowaków, bo Kamil Jóźwiak zagrał bardzo nieprecyzyjną, taką niechłynną piłkę do Grześka, który jej nie opanował. I to mnie zastanawia, skąd coś takiego się bierze. No? Francuzi z Niemcami, którzy przecież mają bardzo dobrych obrońców, wygrywali pojedynki. Tam było widać śmiałość, prawda, oni w ogóle zniszczyli Niemców, jak wejdziemy w pojedynki i chcielibyśmy sobie sprawdzić statystyki. Natomiast u nas te wygrane pojedynki to jakieś incydenty. Jeszcze tak odnośnie Wojciecha Szczęsnego, bo tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego Szczęsny, a nie Fabiański. Przypominam sobie takie pierwsze konferencje Paulo Sousy, pierwsze wywiady. On dużo mówił o grze w piłkę i chyba właśnie to rozegranie, a niekoniecznie taka gra w bramce, i spokój w bramce były decydującym czynnikiem, dlaczego Szczęsny, a nie Fabiański, bo jednak ta gra ofensywna, to wyprowadzenie piłki było kluczowe dla Paulo Sousy. Uwaga, chyba mamy konferencję. Mamy? Aha, okej, okay, tylko uwaga. Jeszcze także, dobrze, to może się odnieść do tego. Jeszcze momencik. No szybko załatwił sprawę Paulo Sousa, bo namaścił dwóch liderów, tak? Pojechał o, dwa miejsca jednak. Do Wojtka Szczęsnego i do Roberta. To przenosimy się do Sopotu. Karol Linety i Jakub Kwiatkowski. Karol Linety, zapraszamy do zadawania pytań. Proszę tam. Szymon, od razu się wystrzelaj z pytań. Dzień dobry, Szymon Zaworski, Polsat Sport. Panie Karolu, co się stało z naszą reprezentacją w poniedziałek? A może to jest po prostu jej prawdziwe oblicze? No na pewno nie wyszło tak, jak chcieliśmy, choć nie graliśmy tak, jak chcieliśmy, że to wyglądało, tak stworzyliśmy sytuację, ale myślę, że już pominijmy, ale mamy kolejne spotkania, dwa mega ważne przed sobą. Wczoraj zamknęliśmy ten temat w Słowacji odprawą, wiemy, co zrobiliśmy źle i od dzisiaj przygotujemy się na Hiszpanię. Była analiza i co przede wszystkim według pana robiliście źle? Analizowaliśmy w własnym gronie. No, wiemy, co robiliśmy źle, musimy to poprawić i przygotowujemy się teraz na Hiszpanów. Ale co przede wszystkim zrobiliście źle? Zabrakło wam energii, wiary?
motywacji? Nie, myślę, że energia, wiara była, bo na dziesiątkę stworzyliśmy sytuację do strzelenia bramki. Trochę tego szczęścia zabrakło i niestety jesteśmy źli po tej porażce, bardzo źli. Panie Karolu, to w takim razie co trzeba przede wszystkim zmienić, biorąc pod uwagę mecz ze Słowacją, żeby dokonać jakąś taką sensacyjny wynik, bo znamy statystyki, dziesięciokrotnie mierzyliśmy się z Hiszpanią, wygraliśmy tylko raz w 80 roku, ostatni mecz w 2010, porażka 0-6, bilans bramkowy 8-27. To co teraz ta reprezentacja musi zrobić, żeby te fatalne statystyki poprawić, bo to jest najlepszy moment, żeby po 41 latach wygrać. Tylko jak to zrobić? No dzisiaj zaczynam przygotowania pod chwilą. Wiemy, jakie mamy jakości, że to jest najsilniejszy przeciwnik w naszej grupie. Dzisiaj, no, tak jak powiedziałem, zaczynamy. Będziemy mieć odprawy, żeby jak najlepiej się przygotować do tego spotkania. Panie Karolu, to jeszcze jedna kwestia, bo ciśnienie jest olbrzymie. Do temperatury na pewno jesteście przyzwyczajeni, bo tutaj w Trójmieście jest pogoda jak w Andaluzji. Natomiast czy wy wytrzymacie to ciśnienie? Oczywiście, że wytrzymam. Mateusz Rzygięza, program Pierwszy Polskiego Radia. Kamil Glik przed meczem ze Słowacją mówił o tym, że będziecie robić wszystko, żeby nie dopuszczać do tego, żeby tracić gole po stałych fragmentach gry. I mówił o tym, że teoretycznie jest to najłatwiejszy element, który można wypracować. I ja zastanawiam się po tym meczu ze Słowacją, czy nauczyciel nie był przygotowany do lekcji, czy też uczniowie po prostu nie odrobili pracy domowej, no bo ta bramka prawie bliźniaczo podobna do tej straconą z Anglią. Wiemy, że w ostatnich meczach te bramki tracimy w stałych fragmentach gry. Myślę, że też trochę nieszczęścia, że został skrzydłowy dobrze wyblokowany, a piłka akurat mu spadła pod nogi. No musimy na pewno się lepiej przygotować do tego. Jeszcze chciałbym zapytać o pana, no bo pan był takim zaskoczeniem w tej jedenastce, przynajmniej z punktu widzenia nas, dziennikarzy, nie spodziewaliśmy się tego. Czy pan miał sygnały, że będzie pan brany nie tylko pod uwagę, ale że znajdzie się pan na tym placu gry? Bo ja wiem, że w Opalenicy były takie momenty, że razem z Grzegorzem Krychowiakiem graliście, no ale to było zaskoczenie, czy pan też był zaskoczony? Dziękuję. Nie, każdy tutaj przyjeżdża, aby ciężko pracować. Grać z Orzełkiem na piersi to jest bardzo wielki honor i każdy się cieszy, że tutaj jest, każdy ciężko pracuje na to, żeby grać. Dostałem szansę, bo myślę, że ciężko pracowałem tak jak wszyscy i ją wykorzystałem. Kacper Tomczyk, TVP Sport. Karol, ja dopytam jeszcze o tę analizę meczu ze Słowacją. Powiedziałeś, że wczoraj zamknęliście ten rozdział. O co miał największe pretensje Paulo Sousa, na co kładł nacisk podczas tej analizy? Dłuższej niż zwykle, z tego co słyszałem. Słucham? Na co kładł nacisk podczas tej analizy Paulo Sousa? O co miał do was największe pretensje po tym meczu? Po analizie meczu ze Słowakami, które mieliście wczoraj wieczorem. Myślę, że każdy z nas już po meczu wiedział, co zrobiliśmy źle na analizie. Mieliśmy przede wszystkim, jak straciliśmy te bramki. Myślę, że też powinniśmy niektóre sytuacje lepiej poustawiać. Przeanalizowaliśmy to, wiemy, co zrobiliśmy źle. Należy to poprawić i najlepiej przygotować się na Hiszpanów. Panowie, mam taką małą prośbę. Zostawmy to Słowację, tam punktów nikt nie da za to, że przegraliśmy ten mecz i będziemy sobie teraz o tym dyskutować. Rozmawiajmy o Hiszpanii. Tamto jest historia, jak Karol powiedział. Wczoraj analiza, mecz zamknięty. Patrzmy do przodu, co jest przed nami, a nie to, co się zdarzyło. A punktów nam za to nikt nie da. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. Jakby miał pan porównać atmosferę w drużynie, kiedy zawodnicy mówili jeszcze nie tak dawno temu, że jest najlepsza w historii, a teraz dwa dni po tej porażce, czy już się dźwignęliście, czy już przełknęliście tę pigułkę, czy jeszcze jest trochę takich rozpamiętywania? Jest nas na pewno sportowa złość po tym, jak przegraliśmy to spotkanie ze Słowacją. No musimy mieć głowę do góry, no nie możemy się poddać, walczymy do końca, gramy z Hiszpanami za parę dni i dlatego teraz od dziś zaczęliśmy przygotować jak najlepiej pod ten mecz. Jeszcze jedno pytanie. W meczu ze Słowacją Polacy przebiegli dużo więcej kilometrów od przeciwników. Dłużej się utrzymywali przy piłce. Tym razem, przynajmniej z tym utrzymywaniem się przy piłce, może być różnie. Nawet pokuszę się, że będzie zupełnie odwrotnie. Na co kładliście największy nacisk? Na grę w obronie czy na stałe fragmenty gry? Ale że dzisiaj? Dzisiaj, tak, tak. Dzisiaj przygotowaliśmy się, jak grać w defensywie.
Dzień dobry, Jerzy Chwałek, Super Express. Panie Karolu, chciałbym spytać o taką rzecz, o pana, że tak powiem, tutaj indywidualne osiągnięcia. Te ostatnie pół roku jest udane dla pana w kadrze. Mam na myśli również liczby. Bramka z Bośnią, o ile nie mylę, bramka ze Słowacją. Na ile to pana buduje i czuje się pan na przykład pewniakiem do wyjścia w sobotę przeciwko Hiszpanii? Nie, pewniakiem się nie czuję, bo tutaj każdy szansę ma zagrać. Na pewno strzelanie bramek to jest coś wspaniałego dla prezentacji i na pewno mnie buduje i dodaje pewność siebie. Dzień dobry, Karol Łatry, Mielnik, TVN24. Ja chciałem jeszcze o kibiców zapytać, bo wczoraj was kibice pięknie przywitali tutaj na stadionie w Gdańsku. Bili brawa, dopingowali, cieszyli się, że mogą was oglądać, ale też kibice właśnie w Sankt Petersburgu poczuli się trochę smutni, kiedy nie podeszliście do nich. I chciałem właśnie zapytać, dlaczego tak się stało i też jakbyś ocenił właśnie wczorajszą tutaj atmosferę, bo widać, że jednak kibice są na dobre i na złe z reprezentacją i trzymają za was kciuki i was dopingują. Więc też właśnie pytanie, dlaczego nie było od was tego dopingu po tej porażce, chociażby podziękowania dla kibiców, którzy przemierzyli tyle kilometrów. Dziękuję. Tu naprawdę nas wspaniale przywitali, tak jak powiedziałeś. Cudna atmosfera. Wiemy, że zawsze są z nami na dobre i na złe. Co mogę tylko powiedzieć, przeprosić w imieniu całej drużyny, że nie zrobiliśmy tego w Petersburgu, bo była w nas ogromna złość i po prostu uciekliśmy do szatni i bardzo źle postąpiliśmy, że nie podziękowaliśmy. Panie Karolu, Dawid Szymczak, Sport.pl. Nie będzie Grzegorza Krychowiaka w meczu z Hiszpanią, kolega pana ze środka pola, który gra zawsze, jak tylko może grać. Pytanie, czy pan widzi się jako, albo przynajmniej czy pan czuje, że podoła, jeśli to panu przyjdzie go zastąpić i grać na tej pozycji, którą Grzegorz od kilku lat w tej reprezentacji zabezpiecza? I czy takie pomysły w Paulo Sołdzie chodzą panu po głowie, czy może już taka rozmowa między panami była? Każdy jest gotowy, że Grzesia na pewno będzie brakować, ale każdy jest gotowy na to, aby go zastąpić. Teren podejmie decyzję, kto to zrobi. Wiemy, że kto to będzie, na pewno sobie poradzi. Bogusław Solecki, Telewizja Polska. Witam panowie. Ja mam takie pytanie związane ze strategią, taktyką na Hiszpanię. Wiemy, jaka jest siła rażenia tej ekipy i oczywiście wydawać by się mogło, że powinniśmy zagrać z Hiszpanią raczej defensywnie, skupiając się na kontrach. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest w tej chwili, czyli porażkę ze Słowacją, raczej musicie po prostu wygrać to spotkanie, czyli ta strategia będzie taka no, ultraofensywna. Czy pracujecie już nad tym, czy może można coś powiedzieć? Tak, wspomniałem wcześniej też zadałem pytanie, że dzisiaj zaczęliśmy przygotowania po Hiszpanom i dzisiaj mieliśmy jak zachować się w defensywie. Jeszcze jedno pytanie, Kuba, do ciebie odnośnie Łukasza Fabiańskiego, bo wiem, że Łukasz nabawił się urazu mięśniowego, schodził ze łzami w oczach na rozgrzewce przed meczem ze Słowacją. Tak było widać, że ten smutek na jego twarzy. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, co się dokładnie wydarzyło, ile dni Łukasz będzie pauzował, czy poleci z wami do Hiszpanii, jak to wygląda? Dziękuję. Łukasz tak faktycznie na rozgrzewce przed meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu doznał urazu mięśniowego podczas rozgrzewki. On troszeczkę tą rozgrzewkę wcześniej skończył. Pierwotnie nie spodziewaliśmy się niczego groźnego, dlatego też wczoraj informowaliśmy, że nie ma żadnych poważnych urazów. Ale wieczorem miał przeprowadzone badanie i dopiero to badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz mięśniowy. No i jest wyłączony z trenowania na około 5 dni. W związku z tym Łukasz na razie nie będzie brał udziału w treningach na boisku, będzie miał indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami w hotelu. No i czekamy, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Na ten moment nie ma potrzeby ani takiego ryzyka wymiany bramkarza, bo przepisy cały czas pozwalają przed każdym meczem w przypadku kontuzji bądź innych sytuacji losowych wymienić bramkarza. Także, ale w tym momencie takich planów selekcjoner nie ma. Wszyscy lecą, również Grzesiek Krychowiak leci, Łukasz leci. Łukasz na pewno będzie wpisany do protokołu meczowego, no tutaj nic się nie zmienia. Gdyby pewnie zaszła jakaś bardzo, bardzo duża konieczność, no to być może i by wszedł na boisko, ale tutaj nie chcę teraz spekulować na ten temat. Michał, proszę bardzo. Witaj, Karolu. Michał Białoński z Interi. Witaj, Karolu. Chciałem ciebie zapytać na twój gust. Na ile my możemy mocniej, lepiej jeszcze zagrać niż w meczu ze Słowacją?
I na ile nam to przeszkodzi to, że znowu zagramy w innym ustawieniu drugiej linii z uwagi na fakt, że wypadł Grzesiek Rychowiak. No to tego zgrania pewnie nie będziecie mieli takiego, co żeście wypracowali już trochę te automatyzmy w meczu ze Słowacją. Dziękuję. Musimy przygotować jak się najlepiej, no dlatego kadra jest taka długa, aby gdy ktoś wypadnie właśnie, aby móc go zastąpić. Tak jak wspomniałem, od dzisiaj zaczęliśmy te przygotowania pod Hiszpanów i na pewno w kolejne dni również będziemy trenować, jak zachować się w różnych sytuacjach, defensywie, również ofensywie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za dziś. Jutro będziemy trenować rano, czyli będzie tak samo trening jak dzisiaj, po nim konferencja, jeszcze w tym momencie nie możemy Państwu potwierdzić. Nie dlatego, że nie chcemy, ale jeszcze nie wiemy, kto jutro się tutaj pojawi. Także na dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. I po tej konferencji chyba wiemy niewiele więcej niż przed tą konferencją. Raczej nie spodziewaliśmy się tutaj jakichś wielkich słów od Karola Linettego, bo też trudno oczekiwać od tego, żeby jako zawodnik, który liderem tej kadry nie jest, coś tam spektakularnego powiedział. Oczywiście otwieramy linie telefoniczne, czekamy na wasze telefony. Myślę jakoś tak z 10-15 minut jeszcze z wami będziemy, dlatego że później mamy mecz dnia, który będzie oczywiście prowadził Tomek Smokowski. Dzisiaj będą to Włochy i Szwajcarzy. No dobrze, Bartek, bo już skoro rozmawialiśmy chwilę o tym, co może się wydarzyć z Hiszpanami, jak ty widzisz nasze szanse i gdzie tych szans możemy w tym meczu szukać? Bo tak jak rozmawialiśmy nawet w trakcie konferencji, kurczę, z różnymi tymi wielkimi rywalami graliśmy, z różnymi zdobywaliśmy punkty, a jednak z Hiszpanami grało nam się zawsze najtrudniej, bo to taki zespół niewygodny pod styl Polaków. To jest za szybki przede wszystkim. I jeżeli chodzi o taką fizyczność, a przede wszystkim tutaj myślenie na boisku. To jest takie przekleństwo Polaków. No ja to liczę tak od meczu reprezentacji Franciszka Smudy, ale dokuczają nam Hiszpanie, zarówno tej pierwszej kadrze, jak i młodzieżówce. Przekonało się o tym jakiś czas temu trener Czesław Michniewicz. Już jest nam duszno po meczu ze Słowakami, a będzie jeszcze trudniej, no bo zagramy ten mecz w Sewilli i warunki na pewno nie będą łatwe, nie będą dla nas sprzyjające. Myślę, że nie ma co zakładać bezbramkowego kąta z naszej strony, bo ktoś powie, moment, ale przecież Portugalia zremisowała, Szwecja nie dała sobie strzelić, ale no, w końcu przyjdzie ten dzień, że Hiszpanie coś walną. My już nie straciliśmy gola tylko z Andorą, więc no o to chodzi, więc tutaj można śmiało wpisywać Polakom co najmniej jednego gola. Nie wiem, czy zagra Alvaro Morata, ale wydaje mi się, że Enrique no go nie skreśli. Mimo tych pudeł, to da mu jeszcze jeden mecz. Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że jeżeli spojrzymy na ten mecz ze Słowakami, to my stuprocentowych sytuacji nie mieliśmy. To z czego my mamy strzelać? No najłatwiej byłoby powiedzieć ze stałego fragmentu, ale ten stały ale fragment też ich nie wypracować. Mamy. Nie, no, ale trzeba zwróć uwagę, wypracować. Mieliśmy kilka tych stałych fragmentów wypracowanych, w sensie wypracowanych, wywalczonych w meczu ze Słowakami i wypracowanych ich nie było, bo znaczy, jeżeli ja stworzyliśmy jakieś zagrożenie, tak. To był chyba ten przedostatni albo ostatni stały fragment, kiedy wykonywał rzut rożny Kuba Moder i minął się z piłką Kamil Glik. Ta piłka tak przeszła, no, dobrze posłana, ale przez wszystkich zawodników nikt tego nie zamknął. Tak, Moder miał najwięcej pomysłu, najlepiej bił te stałe fragmenty, natomiast do momentu wejścia Kuby Modera, gdybyśmy sobie zestawili stałe fragmenty naszej Słowaków, to było widać, że Słowacy mają to dopracowane, wiedzą czego chcą, już zdaje się w pierwszej połowie mieli taki stały fragment na przedłużenie piłki na drugi słupek bramki i tam do Woleja składał się jeden ze Słowaków, nam się udało to wybić w ostatniej chwili. No wiemy, jak straciliśmy drugiego gola, także tutaj trzeba pochwalić Słowaków za stałe fragmenty u nas. No, nic tam przekonującego nie znalazłem. Czy Hiszpanie nam pozwolą, czy oddadzą nam stałe fragmenty, czy będą faulować w okolicach pola karnego? Nie wiem tego, no może na jakichś kontratakach zbudujemy sobie takie szanse, ale wiemy, że Hiszpanie na pewno nas rzucą na karuzelę podaniową. I ten mecz będzie nas kosztował wiele wysiłku. Wszyscy mówili, że stałe fragmenty będą kluczowe na tych mistrzostwach Europy, a my nie mamy ich przygotowanych ani w defensywie, ani w ofensywie. Gdzie szukać tego optymizmu? Może powie nam o tym pierwszy słuchacz. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
Cześć, Damian Skoluszek. Ale słyszę po twoim głosie, że tam optymizmu nie ma. Zmęczenie. No nie ma, nie ma. Właśnie chciałem powiedzieć o twoich odczuciach, co by taka dla mnie. Możemy troszkę głośniej na studio, bo nie słyszymy za bardzo. Okej, możesz mówić. No, wiecie co, przed tym Euro miałem trochę takie uczucia jak przed Euro 2016. Jakoś z taką większą wiarą podchodziłem do tej reprezentacji. Nie wiem dlaczego, bo rozum wiadomo, co podpowiadał, że te ostatnie mecze wyglądały, jak wyglądały. A po tym meczu ze Słowacją chyba no mnie osobiście spotkało najgorsze, co mogło spotkać, czyli zobojętnienie. Ja nie wierzę już w ogóle w tą kadrę. Ci ludzie nie dali mi najmniejszej nadziei na to, żeby czekać na ten mecz z Hiszpanią, bo ja rozumiem, że można przegrać mecz, ale nie w takim stylu. Ja mam wrażenie, że różnica potencjału naszej kadry i kadry Słowacji jest tak ogromna, że oni by wyszli bez trenera i powinni to wygrać, albo chociaż zremisować. Damian, patrząc na to, tak? Damian, a na kogo powiedz mi, ty jesteś najbardziej zły? Na trenera, na piłkarzy? Albo na prezesa, że zmienił trenera? W sumie chyba ciężko wymienić jedną osobę tak naprawdę. To jest tak, łańcuszek błędów. Kogo tam kogo w pokrzywy? A to właśnie jeszcze wcześniej. Nie no, nie, ciężko mi jest wskazać jedną osobę, bo tak naprawdę to nikt tam nie dał rady. No tak, dobrze, dziękujemy. No, nie wiem, no bo jeżeli mamy takiego kapitana, jakiego mamy i mamy do niego pretensje, że on macha rękoma z meczu z Islandią, a tutaj znowu tego nie ma, nawet tych pretensji wzajemnych do siebie. No, to oni jakby, nie wiem, wyszli jacyś ogłuszeni. No tak, no to prawda. Akurat tutaj optymizmu pewnie trudno szukać. Ale gdybyśmy Lewego wpuścili w mecz z Francuzami do reprezentacji Niemiec, tam też by machał rękami. No machałby, tak, to prawda. Pierwszego meczu, jeżeli mogę. Jeszcze raz? Mam pytanie do wczorajszego meczu jeszcze, jeżeli mogę. Aha, pewnie. Francja, Niemcy i dużo mówimy o ochronie zawodników, o jakichś chamskich zachowaniach, a wydaje mi się, bodajże Kimmich chyba w pierwszej połowie sfaulował, znaczy najpierw był faulowany przez Francuza, bo był ciągnięty do Hernandeza. Tak. Swojego kumpla no z klubu. I później to kopnięcie to chyba było specjalnie, no bo ja nie wyobrażam sobie, że ja się przewracam do tyłu i macham nogą na wysokości głowy przeciwnika. Wiesz co, ja też sobie o tym myślałem, tak, obejrzałem to na powtórce. A nikt o tym nie mówi, ani komentatorzy, ani w żadnym studiu nie słyszałem żadnych pretensji do tego, a to jest takie zachowanie, które jest dla mnie, no żółta kartka to jest w ogóle minimum, ale dla mnie to jest czerwone. Wyszedł trochę chuligan z Kimisia, rzeczywiście, zgadzam się z tobą. No obudził te takie uliczne zachowania u Kimisia kiedyś Pep Guardiola, jak na niego nakrzyczał, kiedy był jeszcze trenerem Bayernu Monachium. No tak pół żartem, pół serio. Ale rzeczywiście, tak, zgadzam się z Damian, tobą. Damian, tobie już podziękujemy, bo za chwilę mamy kolejny program, a chcemy też, żeby jeszcze inni do nas się dodzwonili. Także dziękujemy tobie za opinię, dziękujemy za pytanie i czekamy na kolejny telefon, a tobie daję dalej dojść do głosu. A czekaj, do czego teraz? O Kimiś mówisz. A, o Kimisiu, no tak. Wiesz co, Kimiś był sfrustrowany po prostu w tym meczu, grając na tym wahadle. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie jego pozycja, bo on jest tak uniwersalny i wszechstronny, że wszędzie się odnajdzie, ale nie mógł się rozwinąć w tym meczu przeciwko Francji. Ten Hernandez zadania defensywne wykonywał perfekcyjnie, zresztą jak cała reprezentacja Francji. I dopiero kiedy Kimiś zaczął grać w szerokości pola karnego, czyli tak jak jest przyzwyczajony w Bayernie Monachium, no to tam sobie radził lepiej i było widać, że Niemcy mają z tego więcej korzyści. Natomiast, wiesz co, ja bym to sprowadził do, nie wiem jak się myśliwce, proszę mi poprawić, ale wydaje mi się, że myśliwce niemieckie to są te eurofightery, a te francuskie to są miraże. I, zobaczymy, a pewnie też czas będzie czujny. Miraże no jednak chodziły dużo szybciej. Mamy kolejny telefon, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Konrad z Warszawy mówi. Siema. Witam. Mam pytanie, co myślicie o konferencji przede wszystkim, bo wystawianie chyba Karola Winnickiego na taką konferencję po takim meczu chyba nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem i
Znaczy, wiesz co, akurat tak PR-owo to myślę, to było dobre rozwiązanie, bo na pierwszą konferencję jednak wysłali zawodnika, który był w jakiś sposób winny tej porażce, a później już PR-owo posłany Karol Linety, który gola w tym meczu strzelił, a z drugiej strony było wiadomo, że no tutaj nic negatywnego jakby od Karola nie wypłynie i też spektakularnych słów od niego nie usłyszymy. No myślę tak PR-owo, no to dobrze to rozegrali, ale oczywiście my pewnie liczyliśmy na Roberta Lewandowskiego czy kogoś innego na tej konferencji. Robert i Wojtek Szczęsny, fajnie jakby we dwóch przyszli. A pamiętasz, była konferencja po Mistrzostwach Świata 2018 po meczu z Senegalem i wtedy chyba i Robert i Adam Nawałka pojawili się na pierwszej konferencji po tej porażce, jak się nie mylę. No wiesz co, mogło tak być, nie pamiętam, ale rzeczywiście to dobre wskazanie, gdyby tak teraz się stało, no bo to wtedy można jakoś tak inaczej pogadać. Trochę Paulo Sousa nam te konferencje. Bo wiesz, ta pierwsza konferencja to trochę jest na gorąco, później dziennikarze i on mogą sobie wszystko przemyśleć i jeszcze raz na spokojnie porozmawiać. Ale no tutaj Kuba Kwiatkowski mówił, żebyśmy troszkę się odcięli od tego meczu i nie zaczepiali, my w sensie dziennikarze, prawda, na tej konferencji i nie zaczepiali już Karola pytaniami, no ale to nie da się nie zaczepiać, no to nie da się wyczyścić główki i przejść do meczu z Hiszpanami, no. Mamy tyle pytań i cały czas chcielibyśmy wiedzieć, co dokładnie się wydarzyło, że siłą rzeczy no gdzieś tam w nas się rodziły te pytania. Ja się wcale chłopakom nie dziwię, którzy podpytywali Karola. A że Karol jest skromny, chciałem powiedzieć Karol, że Karol jest skromny i taki raczej małomówny. No to się nie dowiedzieliśmy. Tak, no te słowa Kuby pewnie nie do końca na miejscu, do tego Karol też nie był odpowiednim adresatem tych pytań, ale tutaj nie mierzę do dziennikarzy, tylko po prostu do tego, że był wystawiony na tę konferencję. Słyszę, że mamy już kolejny telefon. Dzień dobry i to jest ostatni telefon, dlatego że za chwilę przenosimy się na kolejny program Mecz Dnia już o godzinie 13 w kanale sportowym i w TVP Sport. Dzień dobry. Cześć panowie, Michał. Cześć Michał. Ja mam takie pytanie do Bartka. Jakim ustawieniem powinniśmy zagrać z Hiszpanią? Z czwórką obrońców? Z trójką? Myślałem, że tego nie powiem, ale powiem. Czwórką. Tak. To nie ma co. Trzeba ustawić się tak jak Szwedzi, czyli 4-4-2 na dwóch napastników. Niech każdy z chłopaków, powiedzmy, że czuje się tak jak u siebie w klubie, czyli boczny obrońca jest bocznym obrońcą, stoper jest stoperem, jest ich dwóch, a nie trzech. Czyli trochę sytuacja z mundialu, gdzie wróciliśmy w drugim meczu do czwórki w pewnym momencie. No tak, no idźmy w klasykę, no skoro nie wyszły nam wariacje Paulo Sousy, to sprawdźmy jak było kiedyś. Może będzie lepiej. Jesteś jeszcze z nami? Jesteś. Czy z przodu Świercok, czy Świderski, czy może sam Lewandowski jednak z tyłu? Jakaś pomoc? Świerczok. Niech będzie, tak jak lewy stresuje teraz wszystkich, to niech teraz będzie ten, który będzie stresował lewego, czyli Jakub Świerczok. Okej. No to tyle w zasadzie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję. Bartek, to na koniec, bo mówiliśmy o tym wcześniej, ciebie nie dopytałem. Jak ty byś miał ułożyć i gdzieś tam schierarchizować winnych tej porażki, to od prezesa Bońka po piłkarzy przez Paulo Sousę, jak to podium twoje by wyglądało? Prezes Boniek lubi ryzyko. Zaryzykował, dlatego zmienił Jerzego Brzęczka, który mierzył się z trudnościami w odbiorze społecznym, co oczywiście nie do końca uzasadnia decyzję prezesa Bońka, ale miał prawo do podjęcia takiej decyzji. Zdecydował się na człowieka z innej bajki, który pięknie mówi, który ma sukcesy jako piłkarz, który ma taki elegancki wizerunek. Więc ja odcinałbym się tutaj od jakiejś takiej wielkiej odpowiedzialności prezesa Bońka. Mamy pokolenie piłkarzy na tyle, wydaje mi się, ugruntowane w światowej piłce, na tyle świadome swoich celów, już doświadczone w wielkich turniejach, że tu bym szukał odpowiedzialności, czyli wśród samych piłkarzy, no, że to tak jak ze znajomymi czy z kumplami, no, idziesz w miasto, jeden za drugiego odpowiada, gdzieś tam się wspieramy, jak zrobimy jakiś mały bałaganik, no to się prostujemy, pomagamy sobie, żeby dziewczyna, żona czy narzeczona nie wiedziała wszystkiego. Tak tu też jest jakaś taka odpowiedzialność i dobra energia powinna być, a mi się wydaje, że my wyglądamy trochę jak taki składak, jak nie wiem, jak Wigry 3 chyba kiedyś był taki rower, składak, bardzo popularny w Polsce, a
a nie jesteśmy takim produktem z jednej konkretnej firmy. No dobrze, dziękujemy wam za dzisiaj, dziękujemy za tę konferencję. Z nami był Bartek Glen. Dzięki. Dziękuję. Bartek. I tak jak mówiłem, godzina 13, mecz dnia, będzie Tomek Smokowski, będzie pan Borkowski, będzie pan Bożęcki, także gratka dla twitterowiczów. Do tego oczywiście nie zabraknie Piotra Nowaka i jego analiz. Godzina 13, TVP Sport, kanał sportowy, mecz dnia, Włochy, Szwajcaria. Za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia.